miał na koncie 30 wyroków śmierci na konfidentach, kapusiach, współpracownikach i hitlerowskich niemieckich bandytach. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś odcinek o trudnej historii. Zawiłej, którą z perspektywy dzisiejszej moralności nie wolno oceniać. Dziś odcinek o egzekutorach Armii Krajowej, którzy wykonywali wyroki śmierci na tych, którzy niestety współpracowali z niemieckim okupantem. I dziś opowiem wam historię człowieka, który w Krakowie wykonał około 30 takich wyroków śmierci. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Militaria.pl, gdzie znajdziecie wszystko na trudne czasy i nie tylko. I ten właśnie dzisiejszy sponsor Militaria.pl wyposażył mnie w kurtkę marki Pentagon, którą oczywiście już dobrze znacie. Kurtka ta wykonana jest z nylonu, co sprawia, że jest wytrzymała i odporna na wilgoć. Jej modny krój sprawia, że nadaje się w teren i do miasta. No idealnie do Krakowa, przecież to jest duże miasto. Druga rzecz to Multitool marki Letterman. Ale dziś wyjątkowo chcę podkreślić, czym jest wyjątkowość właśnie marki Letterman. Przede wszystkim od początku istnienia wszystkie produkty tworzone są w fabryce w Portland, w Stanach Zjednoczonych. Na wszystko macie 25 lat gwarancji, co jest ewenementem w dzisiejszych czasach. To, co jednak najciekawsze, to historia powstania samej marki i fakt, że Polska ma w tym swój udział. A teraz zapraszamy was do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie opowiemy tą niezwykle trudną, zawiłą i dramatyczną historię egzekutorów państwa podziemnego w okresie hitlerowskiej niemieckiej okupacji Polski. Mowa o Janie Kowalkowskim, który miał pseudonim Halszka. Był młodym chłopcem. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, miał 18 lat. Kiedy miał 22 lata, wstąpił do specjalnego oddziału sabotażowo-dywersyjnego, który właśnie wykonywał wyroki śmierci na kolaborantach, współpracownikach gestapo, kapusiach, a także na samych niemieckich hitlerowcach. Do tych wyroków używana była najczęściej broń Parabellum albo Walther P-38. Dlatego 18-letniego chłopca wykonanie wyroków śmierci było niezwykle mocnym i dramatycznym przeżyciem. Ci, którzy znali Kowalkowskiego po wojnie, często wspominali pociągła twarz, mocne, zaostrzone rysy i chorobliwie błyszczące oczy, kiedy wspominał o zabijaniu. Był to chłopiec, który był niezwykle odważny, bystry, sprężysty, sprawny fizycznie i przede wszystkim oddany ojczyźnie i szczerze w sercu nienawidzący niemieckiego okupanta. Ojczyzna była zawsze na jego ustach. To właśnie te cechy powodowały, że nadawał się do tej, mówiąc kolokwialnie językiem żołnierzy Armii Krajowej, do tej mokrej roboty. Dlatego też Halszka miał na koncie 30 wyroków śmierci na konfidentach, kapusiach, współpracownikach i hitlerowskich niemieckich bandytach. Halszka nie wykonywał tylko wyroków śmierci na aparacie terroru III Rzeszy. Mówię tutaj o żandarmach niemieckich, funkcjonariuszach gestapo czy innych hitlerowskich niemieckich siepaczach. Wykonywał również wyroki śmierci na Polakach. Tak, dlatego że oni złamali swój kręgosłup i zeszmacili się i zaczęli współpracować z niemieckim okupantem. I oni byli najbardziej niebezpieczni. W Muzeum AK w Krakowie mamy przykład właśnie takiego zeszmacenia, sparszywienia się człowieka, który napisał donos do niemieckiej policji.
Oto jego treść. Gruszów, 12 grudnia 1941. Do Gestapo Policji Niemieckiej w Myślenicach. We wsi Gruszów, gmina Raciechowice, mieszka major wojskowy Władysław Banach, który, przesuło otwarte, namawia chłopów w całej gminie do zapisywania się do legionów, co musi zeznać Franciszek Tyrański spod kościoła w Gruszowie. I może nas narazić na nieszczęście, a my żyć spokojnie chcewa i służyć panu, jakiego mamy. Dlatego prosiwa o nakazanie mu, aby siedział cicho. Mieszkańcy. Taki donos powodował, że Władysław Banach, Franciszek Tyrański i wielu innych mogło wylądować w obozie koncentracyjnym. A tam była jedna droga do wolności, przez komin. Więc jeżeli wytropiono tego, kto napisał ten parszywy donos, natychmiast trzeba było zlikwidować. I tym zajmował się Halszka. Egzekucji należało dokonać jak najsprytniej, jak najsprawniej, bez większego rozgłosu. Proszę pamiętać, w Krakowie Kraków był siedzibą rządu generalnego gubernatorstwa. Tutaj wszędzie było mnóstwo aparatu bezpieczeństwa III Rzeszy. Najlepiej, gdyby egzekucja ta wyglądała na pospolite zabójstwo w celach rabunkowych albo innych jeszcze kryminalnych. Dlatego sam plan wykonania egzekucji wymagał niezwykłej bystrości i zaangażowania i braku strachu. Halszka taki dokładnie był. Kiedy złapano go w jednej z uliczek, w czasie wojny, w jednej z łapanek, wyskoczył z drugiego piętra przez okno, łamiąc sobie przy tym obie kości piętowe. Natomiast wracając do wyroku śmierci. Otóż tutaj, we wrześniu 1944 roku, wykonano wyrok śmierci na Karolu K. On był synem właściciela odlewni Matali, na ulicy Mogilskiej, 74. Dlaczego go zabito? A zabito go, strzelając mu tutaj w szyję. Dlaczego? Dlatego, że Karol K. wydał informację Niemcom, że w firmie braci S. przechowywana jest broń. Ja nie muszę kończyć już, co groziło, albo co to stało się ludziom, którzy wpadli w ręce Niemców, a oni mieli dowody na to, że u nich była przechowywana broń. Ci ludzie, to był wyrok śmierci na tych ludzi. W październiku 1944 roku ludzie Halszki pod jego dowództwem dokonują egzekucji na Eugeniuszu P. Eugeniusz P. jest bardzo dobrym dentystą, ale też oprócz tego, że jest dobrym dentystą, jest też parszywym zdrajcą narodu polskiego. Egzekucji trzeba dokonać bardzo bezpiecznie. Tutaj broń palna nie wchodzi kompletnie w grę. Dlatego, że egzekucji należy dokonać w pracy Eugeniusza P., kiedy na poczekalni czekają pacjenci i kiedy przyjmują tych pacjentów dwie współpracowniczki dentysty. Wpadają na plan, aby po prostu dentystę udusić sznurem. I taki też wyrok wykonują. Miesiąc później, też na ulicy Karmelickiej, ludzie Halszki pod jego dowództwem, przebrani w mundury niemieckie, pukają do mieszkania Jana L. Jan L. dokonał donosu do gestapo, w którym poinformował, że w piekarni na jednej z ulic krakowskich znajduje się warsztat, który produkuje broń dla powstańczej Warszawy. Nie muszę mówić, co czekało ludzi w tej piekarni. Oczywiście do tego doszli
dość długo, bo okazało się, że musi to być ten człowiek, dlatego że on wcześniej, kilka dni, został z tej piekarni zwolniony za kradzież. I to była jego prywatna zemsta. Coś niezwykle plugawego, mścić się ze swoich prywatnych jakichś pobudek na kimś, kto walczy z okupantem. Pukają. Nie zastają Jana L. Zastają jego żonę. Pytają się tej żony o piekarnię. A ona oczywiście odpowiada, tak, tak, w tej piekarni produkowana jest broń. Myśmy już informowali placówkę Gestapo o tym. Więc są pewni, że mają do czynienia ze zdrajcami. Część patrolu, Halszka, wysyła tam, gdzie teraz pracuje Jan L., a część patrolu z Halszką zostaje w domu zdrajcy. Kiedy pierwszy patrol wraca, melduje. L. kropnięty, nie istnieje. Drugi patrol natomiast zabija jego żonę, która jest w 8. miesiącu ciąży. I tutaj muszę dodać od siebie, że rzeczywiście w sytuacji dzisiejszej, w której się znajdujemy, zabicie kobiety w 8. miesiącu ciąży jest czymś potwornym, kompletnie nie do opisania. Tylko musimy pamiętać, że nie możemy oceniać z dzisiejszego punktu moralności czasu okupacji, terroru hitlerowskiego, niemieckiego, bestialstwa. W 100 egzekucjach Niemcy rozstrzeliwują w Krakowie 1600 ludzi. To oni wywołali pierwsi ten terror, nie my. To oni zaczęli bestialsko mordować. Trzeba dodać, że w Płaszowie zginęło 8 tysięcy ludzi. W tym już momencie. Trzeba również dodać, że są łapanki, rozstrzeliwania. Pracuje Oświęcim, Birkenau. Wszystko to pracuje pełną parą. Ja pamiętam zeznania i opowieści ludzi, którzy mówili, że Niemcy codziennie krzyczeli. Oni nie mówili, codziennie były wrzaski. Pamiętam, jak jeden z powstańców warszawskich opowiadał mi scenę, jak jedzie tramwajem. Tak. I idzie pijany człowiek. No, pijaczek, wypił alkohol. Tramwaj się zatrzymuje, dzwoni dzwonkiem, a z tramwaju wychodzi Niemiec, wyciąga pistolet i go zabija. Wsiada, z uśmiechem jedzie dalej. Z tego punktu właśnie trzeba oceniać to, co działo się wtedy. Dodam jeszcze również jedną ważną rzecz. Egzekucja na kolaborancie, kapusiu, donosicielu, współpracowniku Gestapo to nie była tylko kara, zemsta. To też było bardzo szybkie wyeliminowanie osoby, przez którą właśnie z rąk Niemców ginęli następni Polacy. Wykonywanie takiej pracy wymagało żelaznego charakteru. Halszka taki charakter posiadał. Ja znałem osobiście jednego z egzekutorów Armii Krajowej i był to świętej pamięci dr Jacek Wilczur. On raz odmówił wykonania wyroku, czy generalnie poprosił dowódcę, aby zrobił to ktoś inny. Była to kobieta, agentka, ładna kobieta. I Wilczur wspominał, że po prostu nie potrafiłem zastrzelić kobiety. Kowalkowski miał podobny przypadek. W swoich wspomnieniach pisze, że kobieta, którą miał zastrzelić, na której miał wykonać wyrok śmierci, była anielicą. I tak ją nazwał. Anielica. Delikatna twarzyczka, a w tej twarzyczce wkomponowane wyraziste, przepiękne, błękitne oczy. Złociste pukle włosów. Delikatność figury dziewczęcej. Ale była agentką. Otóż granatowy policjant, który współpracował z podziemiem, wylegitymował ją i okazało się, że ma legitymację Gestapo. A w tej legitymacji ma nazwiska z ruchu oporu. Była niebezpieczna, arcy i ultra niebezpieczna. Była na imię Lili. Lili została uduszona. Halszka długo miał wątpliwości i długo nie mógł pogodzić się z tym, że tak urocza, tak delikatna i tak piękna kobieta, tak młoda kobieta była agentką Gestapo i musiała zostać zlikwidowana.
Późnym popołudniem docieramy na nowy cmentarz podgórski, gdzie pochowany jest porucznik Halszka. Bez wątpienia, to co wykonywał w okresie II wojny światowej miało wpływ na jego powojenne życie. Aby wykonać wyrok śmierci, trzeba było mieć w sobie naprawdę zimną krew. Nie można było mieć chwili zawahania. Przecież przy wykonywaniu wyroków ci, na których ten wyrok miał być wykonany, klękali, błagali, płakali. Mówili, że są niewinni, prosili o darowanie życia. Halszka takich chwil zawahania nie miał. Bez wątpienia był katem i batem dla zdrajców i kolaborantów, tych, którzy wydawali swoich rodaków, swoich bliźnich na pewną śmierć w niemieckich obozach koncentracyjnych. I za to właśnie ten znicz i wieczna pamięć dla Jana Kowalkowskiego, porucznika, pseudonim Halszka. Serdecznie dziękujemy naszym mecenasom. Wspierają nas Radosław Burczyk, Admingo 50, Grzegorz Basz, Biker Budzyk, Witold Chojecki, Artur Chojecki, Mariusz Juszczyk, Gildorf K., Karol K., Michał Komisarski, Marcin Lukomski, Elsena Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Tokaj, Bartłomiej Żurowski, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy.